Dzień dobry, witam Państwa na kanale Ludzie Samorządu. Gość naszego odcinka działa w samorządzie od 1994 roku. Początkowo jako radny miejski, następnie radny powiatowy, a ostatecznie jako burmistrz. Proszę Państwa, bardzo miło mi przedstawić naszego gościa, pan Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pruszcz Gdański, miasto położone w województwie pomorskim, od południa graniczy z Gdańskiem, 32 tysiące mieszkańców. Panie burmistrzu, jest rok 2002, zbliżają się pierwsze wybory bezpośrednie na wójtów, burmistrzów i prezydentów w polskich samorządach. Od 4 lat jest pan wicestarostą powiatu gdańskiego. Proszę opowiedzieć, co zdecydowało, jakie motywy kierowały panem, żeby ubiegać się o stanowisko burmistrza Pruszcza Gdańskiego? Jestem pruszczaninem od urodzenia, znam to miasto, kocham. I wydawało mi się w tym czasie, że to miasto ma olbrzymi potencjał i go w ogóle nie wykorzystuje. Proszę sobie wyobrazić, że w 2002 roku w Pruszczu Gdańskim nie było nawet metra kwadratowego ścieżki rowerowej. Dopiero zaczynało budować się początki centrum, ale po tym centrum jeszcze praktycznie nie można było jeździć samochodem, bo były dziury i wertepy. Więc no, uważałem, że tej renty położenia i tego potencjału ludzkiego po prostu Pruszcz, czy władze Pruszcza nie potrafią wykorzystać. Uznałem, że dam radę. Rozumiem. Znalazłem taką pańską wypowiedź jako burmistrza. Może zacytuję. Mnie wciągnęło miasto. Zmieniłem je. To zupełnie inna miejscowość niż była przed 20 laty. Miasto kompaktowe, z porządnymi drogami, nowoczesnymi sklepami, infrastrukturą medyczną, miejscami rekreacji, z faktorią rzymską, czyli miejscem, gdzie przyjeżdża całe wybrzeże. Tym cytatem nawiązuję trochę do akcesji Polski do Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, co zmieniło się według pana, oczywiście w samorządzie po przystąpieniu Polski do struktur unijnych? Pewnie tych zmian jest wiele na wielu poziomach, ale takich najbardziej widoczne dla mieszkańców to zapewne inwestycje. W naszym przypadku grubo ponad 100 milionów złotych, które udało się pozyskać na różne cele, między innymi obwodnice naszego miasta, ścieżki rowerowe, ośrodek dla osób niepełnosprawnością intelektualną, dziesiątki inwestycji, które w sposób trwały i na zawsze, mam nadzieję, zmieniły nasze miasto. Więc no, Unia Europejska to dla nas, poza tą oczywiście poczuciem pewnej stabilności, poza pewnymi procedurami, poza tym, że musieliśmy się przystosować, nauczyć, jakby trochę inaczej pracować, to przede wszystkim te zmiany, przynajmniej w przypadku Pruszcza, zmiany wizualne, zmiany niewątpliwie najlepsze. Panie burmistrzu, zarządzanie miastem to konieczność podejmowania decyzji. Co pan uważa za swój największy sukces? Być może tych sukcesów oczywiście może być więcej, a też warto zapytać o trudną decyzję, którą tak trzeba było podjąć, natomiast nie zawsze jesteśmy przekonani co do naszych działań, ale ostatecznie często kończą się one pozytywnie. Pewnie tą najważniejszą decyzją, czy sprawą, którą przeprowadziłem, i było kilka, co najmniej kilka, takich rzeczywiście trudnych i ważnych, ale chyba jednak tą najważniejszą, która trwale zmieniła Pruszcz, jeżeli chodzi o sposób poruszania się po mieście, bardzo mocno zredukowała korki w naszym mieście, była budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. Ta budowa miała wiele odsłon. Począwszy od olbrzymich kłopotów na samym początku, duże problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę, częściowo protesty kilku osób, które na każdym etapie zaskarżały nam pozwolenie na budowę, które kiedy występowaliśmy o środki unijne, pisały uprzejme donosy o tym, jak ta inwestycja będzie fatalna dla naszego miasta, więc musieliśmy tą drogę przejść. Następnie musiałem podjąć ważną decyzję, że rozpoczynamy tę budowę niezależnie od tego, czy dostaniemy środki unijne, czy nie. I to też był bardzo
ważny moment, bardzo dobry moment, bo zbudowaliśmy ją za mniej więcej 60 milionów złotych, a gdybyśmy zaczęli ją budować rok wcześniej lub rok później, to pewnie oscylowało to, by to w okolicach 100 milionów złotych, bo tak ten rynek się zmieniał. Rzeczywiście w optymalnym momencie rozpoczęliśmy budowę. Wiadomo, że dzięki temu sporo środków w budżecie miasta zostało. No i rozpoczynaliśmy tę budowę przy bardzo niewielkim dofinansowaniu unijnym, bo rzędu kilku milionów złotych. Skończyło się to na dofinansowaniu niemal 70%, czyli kilkudziesięciu milionów złotych. Czyli też ta odwaga, czyli ta spowodowała, że konsekwencja spowodowała, że na końcu skończyło się to i dobrą drogą, i rozwiązaniem bardzo dużych problemów miasta, ale też stosunkowo niewielkim przy skali tego projektu wydatkiem środków ze strony miasta. No to też można powiedzieć o pewnej sprawności poszukiwaniu tych środków, ale myślę, że ten element transportowy jest bardzo ważny, natomiast wydaje mi się, że też takim ważnym i chyba takim też flagowym pod względem kultury, być może spędzania wolnego czasu, to jest Faktoria Rzymska. No to jest inny przykład, o którym chciałem w zasadzie powiedzieć jako o jednej z najtrudniejszych decyzji, chociaż najtrudniejsze to pewnie zawsze są te personalne, ale jeżeli chodzi o faktorię, to rzeczywiście rozpoczynaliśmy na Ugorze. Rozpoczęło się to rzeczywiście od rozmowy z ówczesnym wicemarszałkiem województwa pomorskiego, późniejszym ministrem, posłem Markiem Biernackim i dyrektorem Muzeum Archeologicznego panem Henrykiem Panerem, gdzie rozmawialiśmy o tej historii rzymskiej, o tych wykopaliskach, które na przestrzeni lat, wieków na terenie Pruszcza były wydobywane, o tych artefaktach, które zalegają gdzieś tam na półkach Muzeum Archeologicznego, nie zawsze są wyeksponowane, nie mogą być wyeksponowane w dużej części ze względu na ich ilość. I wspólnie doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście Pruszcz powinien to wykorzystać. Powinien tę historię sprzed ponad 2000 lat pokazać, bo wiemy, że w Pruszczu właśnie kończyła się jedna z odnóg szlaku bursztynowego. No i tak to się zaczęło. Później były środki przedakcesyjne, udało nam się zdobyć środki na projekt. Później częściowo ze środków unijnych, częściowo ze środków kontraktu wojewódzkiego udawało się robić poszczególne etapy. I tak, no na początku, mając na myśli już jakby całość przedsięwzięcia, rozpoczęliśmy od terenów rekreacyjnych, czyli tego całego parku kulturowego, gdzie powstał amfiteatr, gdzie powstał skatepark, plac zabaw dla dzieci. I rozpoczęliśmy od imprez. Ja pamiętam jak dzisiaj pierwsza impreza, pierwszy koncert Stasia Sojki, gdzie na widowni było może ze 30 osób. To rzeczywiście nie było fajne. Przyjeżdża do Pruszcza taka gwiazda, a osób jest tak mało. A to się zaczynało rozkręcać. To był początek. Ludzie nie wiedzieli, nie wierzyli w ten projekt. I tak powolutku, rok za rokiem zaczęło się rozkręcania. No przecież przy wydatkowaniu tak dużych środków no zawsze są ci, którzy myślą, a po co to, a dlaczego, czy to się uda, to jest na uboczu, kto tam przyjdzie. No i czas pokazał, że ludzie zaczęli przychodzić. I dopiero kiedy mieszkańcy Pruszcza uwierzyli w ten projekt, rozpoczęliśmy tę budowę tej części historycznej, czyli właśnie samej faktorii, która domknęła ten cały teren i domknęła pomysł. Dzisiaj, kiedy pyta się mieszkańców Pruszcza o symbol Pruszcza Gdańskiego, faktoria jest jednym z tych najbardziej wymienianych miejsc. I dzisiaj chyba naprawdę nikt nie wyobraża sobie Pruszcza Gdańskiego bez faktorii. Rzeczywiście. Jak mówi stare chińskie przekleństwo, bo to nie przysłowie, obyś żył w ciekawych czasach. Ostatnie lata nie oszczędzają również samorządów. Sytuacja związana najpierw z sytuacją koronawirusa, potem teraz konflikt w Ukrainie, czy wprowadzenie dwukadencyjności, a najnowszy pomysł polityczny, obniżenie podatku PIT. Proszę podzielić się z nami refleksją na temat wyzwań stojących przed samorządem obecnie. Widzi Pan obecną sytuację bardziej jako szansę, czy być może jednak zagrożenie? Znaczy, każdy kryzys finansowy, a z takim mamy niewątpliwie do czynienia, to jest i szansa, i zagrożenie.
Szansą jest to, że kryzys powoduje przyglądanie się wszystkim wydatkom bieżącym. Cięcie tych, które według osób rządzących niewielkim kosztem społecznym można rzeczywiście obciąć i trwale wyrzucić z budżetu. Ale to są decyzje ograniczone oczywiście. Tych środków nie można ciąć w nieskończoność, bo kiedy skończą się te środki, no to pozostają jakieś wydatki bieżące. Komunikacja, dopłaty do żłobków, edukacja przedszkolna, no, gorsze utrzymanie zieleni, gorsze utrzymanie ulic, czyli no, żeby nie pogorszyć jakości życia, ten zasób cięć jest, mówiąc w skrócie, ograniczony. Później zaczyna się już dramat polegający na tym, że bezpośrednio uderzamy mieszkańców. Więc no, no szansą jest to wyczyszczenie w pewnym sensie budżetu. Natomiast zagrożenie jest takie, że o ile ten stan będzie trwał dłużej, a wszystko na to wskazuje, że jest to, nie jest to przypadek, że jest to świadome działanie rządzących, którzy chcą spowodować, żeby miasta, gminy stały się petentem, czyli tym wiszącym u klamki rozdającego środki, proszącego o to środki. Jeżeli to pańskie oko spojrzysz z życzliwością, to można z tego pańskiego stołu jakieś ochłapy otrzymać. Ci, którzy są bliżej z tego stołu, dostaną więcej, ci, którzy są dalej, dostaną mniej. Więc to jest jakby olbrzymie zagrożenie dla samorządów, że zaczynamy tracić no, szansę tak naprawdę na rozwój. Do tego jeszcze, co jest tutaj niezwykle istotne, że te środki, które można otrzymać, jeżeli to pańskie oko spojrzy życzliwiej, to są środki na inwestycje. A budżety rządzą się zasadą taką, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. W związku z tym, jeżeli nie uda się tych dwóch pozycji zbilansować, to trzeba ciąć właśnie wydatki bieżące. Więc może być tak, że miasto, mówiąc w skrócie, dostanie 20 milionów złotych, czy gmina, na inwestycje, a nie będzie mogła ich zrealizować, dlatego że nie będzie mogła uchwalić budżetu, bo nie zrównoważy wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. I to jest olbrzymie niebezpieczeństwo, które dotyka wszystkie gminy, nie tylko te, które, na które przychylnym okiem obecna władza nie patrzy, ale dokładnie wszystkie gminy stoją przed tym samym problemem. Mam nadzieję, że możemy sobie wyobrazić, że dopłaty czy subwencje będą kierowane jakimś sensownym algorytmem. No, o to walczymy. No, proszę sobie wyobrazić, że te dwie reformy, no teraz idzie trzecia reforma, ale dwie reformy, które w ostatnich latach dotyczące PIT-u przerabialiśmy, czyli pierwsza dotycząca chociażby zwolnienia podatkowego osób do 26 roku życia, następna, czyli no, tak zwany Polski Ład. Te dwie reformy spowodowały w przypadku Pruszcza Gdańskiego uszczuplenie budżetu, jeżeli chodzi o dochody bieżące z PIT-u, na około 15 milionów złotych. Mówię o tym, o ile więcej, co najmniej o ile więcej mielibyśmy w tym roku, gdyby nie te dwie reformy. Proszę sobie wyobrazić, że kadencja trwa 5 lat, 15 milionów razy 5, a przecież te środki co roku rosną, a niech tak pozostanie, to jest 75 milionów złotych. To są środki na dwie strategiczne inwestycje w Pruszczu, czyli na przykład budowa szkoły, nowej szkoły i budowa ulicy Strzeleckiego, które moglibyśmy dzięki tym środkom wybudować bez żadnych dotacji, bez proszenia o nic i wreszcie bez kredytu. To jest bardzo poważny cios w samorządy, a tak naprawdę w mieszkańców. No, w mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, mieszkańców wszystkich miast, wsi i miasteczek Polski. Panie burmistrzu, ostatnie pytanie. Jakie jest pana największe marzenie? Co by pan chciał jeszcze w swojej pracy samorządowej zrobić dla mieszkańców, dla miasta? Powiem, że najpierw o rzeczach bardzo ważnych, a później o marzeniu może. Czyli bardzo ważne są dwie inwestycje drogowe, czyli ulica Strzeleckiego, którą niebawem zaczniemy realizować, która bardzo odciąży ulicę Raciborskiego i Drogę Krajową. I na co patrzę z coraz większym optymizmem, kolejny wiadukt w okolicach no, naszej strefy inwestycyjnej, nazwijmy to w okolicach Komarowa. Tak to pewnie będzie najłatwiej nazwać. Natomiast tym marzeniem, które
Chyba się zaczyna ziszczać powoli. To jest niewątpliwie teren cukrowni, czyli 19 hektarów położonych w samym centrum miasta. Teren w dużej części dziewiczy, oczywiście w części obiekty zabytkowe, piękne obiekty zabytkowe, z których można zrobić naprawdę perełkę. Czyli miejsce, gdzie może powstać uzupełnienie centrum Pruszcza, czyli dalsza część centrum Pruszcza Gdańskiego, gdzie będą porządne usługi, gdzie będzie piękna przestrzeń publiczna i gdzie spokojnie będą mogli sobie żyć nowi mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego. Wszystko to w otoczeniu rzeki Raduni i w otoczeniu pięknej zieleni. Panie burmistrzu, życzę powodzenia w realizacji swoich planów i marzeń. Proszę Państwa, naszym gościem był Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego. Dziękuję bardzo.